Dla jakiej wartości x wyrażenia w podanej kolejności tworzą ciąg geometryczny? Czyli dla jakiej wartości x wyrażenie 7 plus x, 9 plus 2 x i 11 plus 3 x tworzą ciąg geometryczny? Trzy liczby a, b i c w tej kolejności tworzą ciąg geometryczny wtedy, gdy środkowy wyraz podniesiony do potęgi drugiej jest równy iloczynowi tych dwóch po bokach, czyli a razy c. Wykorzystajmy ten związek. Widzimy, że nasz środkowy wyraz, będzie wyraz b, wynosi 9 plus 2x. Nasze a to jest wyraz pierwszy, nasze c to jest wyraz ostatni. Podstawmy więc do wzoru. B do kwadratu, czyli 9 plus 2x do kwadratu jest równe a, czyli u nas 7 plus x razy c, czyli u nas 11 plus 3x. Po lewej stronie mamy wzór skróconego mnożenia. Korzystamy ze wzoru a plus b do kwadratu, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Nasze a tym razem jest wyraz pierwszy, czyli 9. Nasze b to jest wyraz drugi, czyli 2x. Najpierw podnosimy wyraz pierwszy do kwadratu, czyli 9 do kwadratu. Według wzoru teraz mamy znak plus. 2 razy pierwszy wyraz razy drugi, czyli 2 razy nasz pierwszy wyraz wynosi 9, nasz drugi wyraz wynosi 2x. Według wzoru dalej mamy plus b do kwadratu, czyli u nas cały drugi wyraz do kwadratu. Po prawej stronie musimy opuścić nawiasy, czyli mnożymy każdy z każdym. Czyli mamy pierwszy z pierwszym, pierwszy z drugim, drugi z pierwszym i drugi z drugim. Dostaniemy wtedy 7 razy 11, to jest 77, 7 razy 3x, ponieważ tu jest znak plus, razy plus daje nam plus, 7 razy 3, 21x-ów. Drugi razy pierwszy, czyli tu jest znak plus, razy plus, zostaje plus, x razy 11, 11x-ów. I drugi razy drugi, znak plus razy znak plus daje nam plus, x razy x to jest x kwadrat i mamy tu jeszcze trójkę. Uprośćmy obie strony równania. 9 do kwadratu mamy 81. 2 razy 2 to jest 4 razy 9, 36x-ów. I 2 do kwadratu to jest 4 i x do kwadratu to jest x kwadrat. Tu nam zostaje 77. 21x-ów plus 11x-ów mamy razem 32x-y i plus 3x kwadrat. Ponieważ jest to równanie kwadratowe, przeniesiemy wszystko na jedną stronę. Proponuję przenieść wszystko na lewą stronę, czyli dostaniemy 81 minus 77, 36x minus 32x-y i 4x kwadrat minus 3x kwadrat. Wszystko przenieśliśmy na lewą stronę, więc po prawej stronie zostaje 0. Teraz wydziałajmy. 81 minus 77 daje nam 4. 36x-ów minus 32x-y dostajemy 4x-y. I stąd dostajemy 1x kwadrat. Uporządkujmy teraz to od najwyższej potęgi do najniższej. Czyli najpierw dostajemy x kwadrat ze znakiem plus, następnie 4x ze znakiem plus i 4 ze znakiem plus. Aby rozwiązać równanie kwadratowe, obliczymy deltę. Mamy wzór b kwadrat minus 4ac. Nasze a to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli u nas 1. B to jest to, co stoi przy x i c to jest wyraz wolny.
czyli a u nas wynosi 1, b wynosi 4 i c wynosi 4. Obliczamy. Najpierw podstawimy. Pod b wstawiamy 4 do kwadratu minus 4 razy 1 i razy c 4. Dostajemy 16 minus 16, co nam daje 0. Ponieważ delta jest równa 0, mamy tylko jedno rozwiązanie, czyli x w postaci minus b przez 2a. Podstawmy nasze dane, b to jest 4, czyli będzie minus 4. Nasze a to jest 1, czyli mamy 2 razy 1 daje 2, co nam daje minus 2. Stąd wiemy, że jeżeli x będzie wynosił minus 2, to podane liczby będą tworzyły ciąg geometryczny.